Halo, 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 halo
chciałem was poinformować, że zmienię troszeczkę formę programu. Jak widzicie, w pierwszym odcinku prezentowałem wam wszystkie mało ciekawe ciekawostki, na przykład wpadki z filmu. Ogólnie po obejrzeniu tego programu sam jakoś nie byłem zainteresowany jego oglądaniem i chcę to jakoś zmienić. Ogólnie chcę wam przedstawić dzisiaj film Transformers 2 Zemsta Upadłych, także reżyserii Michaela Baya. Przedstawię wam opis filmu oraz recenzję, moją recenzję tego filmu, abyście mogli zapoznać się z moim zdaniem. Liczę na komentarze pod filmem. Możemy też porozmawiać na ten temat, na temat filmu, na temat mojego zdania. Możecie się podzielić swoim zdaniem na temat tego filmu. Co zrobicie, zależy od was. Okej. A więc Transformers 2 jest kolejną częścią kultowej już opowieści o maszynach. Bitwa o Ziemię zakończyła się, ale bitwa o Wszechświat właśnie się rozpoczęła. Po powrocie do Cybertronu Starscream przejmuje dowodzenie nad Decepticonami i decyduje się na powrót na Ziemię z nowymi siłami. Autoboty, wierząc, że pokój był możliwy, dowiadują się, że ciało Megatrona zostało wykradzione z armii Stanów Zjednoczonych przez Scorpionoxa, który przywraca go do życia. Teraz Megatron wraca, szukając zemsty razem ze Starscreamem i innymi Decepticonami. No i Autoboty jak zwykle będą musiały stawić im czoła. No dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale zacznijmy od początku, czyli od scenariusza. Spokojnie, nie będę się tu czepiał niedorzeczności fabuły, w końcu traktuje ona o robotach. Mogę mieć jednak pretensje do historii jako takiej. Przede wszystkim film ma podtytuł Zemsta Upadłych. No, nikt po seansie nie ma już chyba wątpliwości, że polskie tłumaczenie jest niepoprawne, o czym pisałem od dawna. Więc tak, więc powinno być mrocznie. No, nie było, mimo że Bay zapowiadał inaczej. Dobra, ale pal licho. Może zatem chociaż złe roboty są groźne. No, nic bardziej mylnego. Owszem, Megatron wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Upadły prezentuje się jak swoista hybryda aliena. Zaś Devastator robi wrażenie swoimi rozmiarami. Ale co z tego? Skoro pokonani zostają oni niczym podrzędne Decepticony. Czas praski po krzyku. No sorry. Finałowa walka Optimusa z Upadłym, no to śmiech na sali jest, mówię wam powiedzieć. Poza Megatronem, wątki innych łotrów nie zostały w ogóle wykorzystane. Potraktowano ich praktycznie po macoszemu. Ot, by czymś zapchać czas ekranowy. A co zresztą, czyli z ludźmi? No, moim zdaniem troszkę ich za dużo, a szczególnie Megan Fox. No, gwiazdeczka pełni tutaj wyraźną, ozdobną rolę. Gdyż dla historii jest kompletnie niepotrzebna. No, jakże o ile w pierwszej części można na niej było zawiesić oko, o tyle w drugiej jest plastikową atrapą. No, wypchała sobie usta silikonem, czy mistrzowsko opanowała technikę wydętych ust. No, strasznie działa na nerwy. Zaskoczony jestem postacią Johna Torturo. Wcześniej, no w pierwszej części, no troszkę irytował, ale tutaj, no autentycznie bawi. Transformers Zemsta Upadłych cierpi najbardziej na brak klimatu. No pamiętacie chociażby pierwszą scenę z jedynki, kiedy w wojskowej bazie pojawia się Decepticon? Musicie przyznać, że robiła piorunujące wrażenie. Jasne, można mi zarzucić, że w sequelu nie ma już przecież efektu zaskoczenia. A i owszem, więc trzeba się ratować raczej czymś innym, prawda? Niestety panu Bayowi się nie udało. Klimat mają tylko sceny z Soundwave'em, no kapitalny. Tutaj kolejny raz boli świadomość zepsutych wątków Devastatora i Upadłego. Te postaci miały taki potencjał, że same mogły pociągnąć cały film. No a co robi Bay? Pakuje 46 Transformersów, oficjalnie liczyłem, żeby nie było, których praktycznie nie widać. No chyba, że jestem maniakiem i wszystko, nie wiem,
Może wy jesteście, przepraszam, maniakami i wszystko rozpoznaliście, a nawet znacie historię postaci. No, dla mnie połowa robotów tylko migała na ekranie i zanim zdążyłem zorientować się, że to jakiś nowy, już go nie było. No cóż, z początku cieszyłem się, że film będzie trwał 2,5 godziny. No, w końcu jest co pooglądać. No, dużo będzie się działo, jakaś ciekawa fabuła się zapowiada, ogólnie będzie git. No i niestety sequel jest za długi. O ile początkowo czas leci całkiem szybko, o tyle finał w Egipcie, moim zdaniem déjà vu z pustynną akcją z jedynki, no to tutaj jest naprawdę rozlazły. Bay chciał chyba stworzyć epicką sekwencję, a wyszły flaki z olejem. Najśmieszniejsze jest to, że roboty pełnią tutaj w głównej mierze rolę tła. Ludzie dwoją się i troją, a Devastator i Upadły dostają raz po gębie i tyle ich widzieliśmy. Oczywiście, druga część Transformersów nie jest kompletnym niewypałem. Film się ogląda gładko i względnie szybko, no poza końcówką. Kilka scen robi nawet wrażenie. Pojedynek w lesie, te parę sekund z Devastatorem, to są te sceny. Efekty specjalne dźwiękowe, a szczególnie bas, są tradycyjnie na najwyższym poziomie. Nawet do głupiego humoru już się nie przyczepiłem, choć niektóre motywy mnie dobiły. Bliźniaki czy jądra Devastatora. Niestety w przypadku Beja nieśmiertelna zasada sequeli, czyli wszystko dwa razy więcej, nie wróży nic dobrego, no. Reżyser wypchał, raczej powpychał do filmu cokolwiek się dało i szły popękały. No trochę umiaru, panie Michael. No i cóż, w sumie to tyle byłoby mojej jakże pięknej recenzji. No nie wiem, no co wam tu jeszcze powiedzieć, no. No dwójka wyszła całkiem ciekawie, no w sumie byłem na niej w kinie, zapłaciłem te 11 zł. Oglądało się dosyć fajnie. Lecz po wyjściu z kina, no nie byłem zbytnio usatysfakcjonowany, gdyż no niestety musiałem film obejrzeć jeszcze raz, bo niestety nie wszystkie wątki dało się wyłapać, no i jednak dało się zauważyć tą taką... No nieścisłość fabuły, po prostu coś się działo i nie wiem, po prostu nie wiem, czy ja gubiłem fabułę, czy tego naprawdę brakowało, tego wam nie powiem, no. W sumie film obejrzałem, no nie wiem, raz w kinie, dwa razy w domu i może raz lub trzy razy z kolegami. No i w sumie powiem wam, przejadł mi się. Jak dla mnie dzieło kinowe, jeśli jest na wysokim poziomie, to ono się nie przejada po pewnej chwili. Po prostu je można oglądać, oglądać, oglądać. Do ustanej śmierci to można oglądać. I to się nie znudzi. No ale, no sorry, no. Jeśli... No, Transformers, powiedzmy sobie szczerze, najwięcej mamy wybuchów, walki i wszystkiego, co możliwe. No, to w końcu film o robotach, ale... Jednak... No, film nie zaskakuje żadnymi ukrytymi wątkami, które wyłapujesz oglądając film 20 razy i mówisz: o, no tego to nie widziałem, nie spodziewałem się tego. Dobra. No ale jednak mogliśmy, znaczy, no ten film po prostu się przejada, bo oglądanie, nie wiem, 8 raz tej samej sekwencji walki, no to naprawdę już zaczyna nudzić, bo nic, no nic nowego się nie zdarzy. No chyba, że, nie wiem, jesteście jak ja, że oglądam film setny raz tylko po to, żeby wyłapać wpadki, które się zdarzyły w filmie. No niestety, ja już tak oglądam filmy. Po ostatnim odcinku, po pierwszym odcinku filmowych ciekawostek dostałem komentarze, czepiam się takich pierdół, że Jezu Chryste. Także przestałem się ich czepiać. No i to by było na tyle ode mnie na temat filmu Transformers Zemsta Upadłych. W sumie mam tylko jeszcze jedną sprawę do was. Jeśli chcecie, żeby coś pojawiło się w filmowych ciekawostkach, nie wiem, no, wpadki, coś o postaciach, o czymkolwiek, piszcie. Chętnie dla was to zrobię. Coś dodam do tego filmu, bo naprawdę, ja strasznie uwielbiam oglądać filmy. Po prostu mógłbym o nich rozmawiać godzinami. O jakichkolwiek.
nie mam po prostu ulubionego rodzaju filmu. Po prostu mogę oglądać wszystko. Czy to jest jakiś, nie wiem, science fiction, czy to jest przygodówka, czy co tam. No horrory troszkę mniej, bo ja mam sobą psychikę niestety. Horrory źle na mnie działają, potem mam jakieś krzywe schizy i w ogóle... Więc tak, jeśli macie coś, nie wiem, jakieś sugestie co do filmiku, jeśli chcecie mnie zjechać w komentarzach, bardzo proszę. Lubię czytać takie komentarze, nie wiem dlaczego, ale w sumie to i tak będę nagrywał filmowe ciekawostki, bo komentarze mnie nie ruszają. A i przepraszam was za taką długą przerwę, niestety nie miałem jakoś weny się do tego wszystkiego zabrać, ale teraz będę już systematycznie dodawał odcinki filmowych ciekawostek. Będą one w takiej samej formie jak odcinek drugi, czyli ten tutaj. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No, to trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku programu Filmowe Ciekawostki. Na razie.